Witam Państwa serdecznie, a dzisiaj mam prześwietną okazję na zaprezentowanie Państwu pojazdu, który rzadko pojawia się na scenie WOTA, rzadko możecie spotkać ten pojazd na randomowych bitach, mianowicie Chrysler K lub też Chrysler KGF. Dwie takie same maszyny, oczywiście tutaj Chrysler KGF jest młodszym bratem, jak gdyby pierwowzorem tego modelu. Chrysler K wyszedł dużo, dużo później. Wszyscy wiemy, że GF oznacza Grand Final, czyli był on wypuszczony na bodajże trzecie Mistrzostwa Świata World of Tanks. I tutaj w Chryslerze K, w tym programie Tanks GG, gdzie omawiamy sobie, gdzie patrzymy na strukturę pancerza tych pojazdów, występuje małe przekłamanie, a więc z przodu jest tarcza, symbol tego wszystkiego. Normalnie w tym miejscu istnieje uchwyt na działo, no ale tak też program nam pokazał, a my oczywiście standardowo nie przejmujemy się tym i zaczynamy sobie omawiać pancerz. Na uwagę, zanim w ogóle przejdziemy do tego, zasługuje fakt, że pojazd ten nie posiada żadnego weak spota z przodu, co kiedy pojazd się ukazał, mianowicie Chrysler KGF, no podniosło wiele szumów, jak można wypuścić taki pojazd, który nie ma weak spota z przodu. O, trudno, wypuścili i dla mnie osobiście ten pojazd jest bardzo przyjemny, ale o tym potem. Dolna płyta to 184,2 mm. Górna zaś, żeby było dowcipniej, 152,4 mm na całej powierzchni, oczywiście weak spota nie uświadczono. Bok pojazdu, słuchajcie, góra jak i dół na kompletnie całej powierzchni to 101,6 mm, a gąsienice i kółeczka liczone są jako 20-mm pancerz warstwowy. Miejsce na wrzutkę artylerii znajduje się tutaj z przodu, gdyż tutaj mamy silnik 38,1 mm górna płyta. Jest to, jak zauważyliście, dosyć gruba górna płyta. Natomiast tył pojazdu jeszcze na tych skosikach, to jest od głównego pancerza, posiada 101,6 mm, zaś tył pojazdu na całej powierzchni 76,2 mm. Co się tyczy wieży, może tutaj, żeby lepiej zaprezentować, weźmiemy model kolizyjny. I oczywiście jeszcze nie zapomnijmy o tym, że jest szansa przebicia się tutaj. I tutaj ten pojazd, o tym mało ludzi wie, posiada 82,6 mm. Czyli jeżeli staje do Was tak, lub robi sidescrapa, można się tu wstrzelić bardzo łatwo, ale o tym niewiele ludzi wie. No dobrze. Mamy tutaj wieżę o grubości 254 mm, tak? Później u góry i przy końcu przechodzi w 203,2, aż osiąga wartość 152,4 mm i kończy się mniej więcej na środku, posiada 127 mm, później 101,6, gdzie na tyle osiąga wartość 88,9 mm. Tutaj jeszcze zamaskowane były takie rzeczy, których nie widzicie za tymi karabinami maszynowymi, i to bardzo dobrze widać na modelu kolizyjnym, mianowicie po bokach od tyłu koło tej płyty 101,6 mm pojazd posiada 76,2 mm. Spójrzmy uwagę, jak to wygląda dokładnie. To są te karabiny, tak? I ten ostatni fragment właśnie też można by powiedzieć jest weak spotem, mianowicie tutaj przy końcu występuje 76,2 mm. Weźmy jeszcze kolizyjny. Góra wieży natomiast po tych 88,9 zmierza w pancerzu takim jak 76,2 mm, 63,5 mm, aż w końcu ten ostatni pierścień ma 50,8 mm. Góra wieży 38,1 mm, na garnku tak samo. Jeżeli chodzi o nasze jarzmo, no tutaj oczywiście wszystko będzie wchodzić za zero. 254 mm plus 45, jakieś na
zewnętrznej stronie tego pierścienia, tego jarzma 101,6 również występuje pancerz warstwowy plus 88,9 mm. Także naprawdę nie strzelajcie w to masywne jarzmo. Góra, tutaj czubek naszego czoła, to oczywiście wartość 88,9 mm, na górze również. No i co się tyczy garnuszka, w który ludzie starają się trafić, mamy tutaj 177,8 mm i tutaj z boku jeszcze nas zasługuje to na uwagę, że jest 228,6 mm. Jeszcze na końcu pokażę to dokładnie na modelu kolizyjnym. Tutaj z przodu pod garnuszkiem właśnie ten ogromny pancerz i możliwe, że wygląda to bardzo podobnie jak nasza wieża z przodu, czyli 228,6 z przodu, potem 203,2, 152,4, 139,7, aż w końcu 127 mm. A cały garnuszek, jak widzicie, dookoła bez kompletnie żadnego weak spota, 177,8 mm. I tak wygląda struktura tego pancerza. Przyznacie, że jest imponująca. I Państwa oczywiście zapraszam do garażu, aby zaprezentował Państwu obydwa pojazdy. Nie wiem, co Państwu rzuca się jako pierwsze w oczy, patrząc na ten pojazd, ale mnie jest on monstrualnych rozmiarów. Może dlatego dysponuję tak znakomitym pancerzem. Jeszcze pragnę nadmienić, że pokazałem tutaj bardzo sympatyczny, cienki pancerz, ale pamiętajmy o tym, że wstrzelenie się w ten pancerz, no, jest bardzo, bardzo trudne. Ten pojazd musi stać troszeczkę wyżej, albo my musimy mieć działo trochę niżej, żeby naprawdę móc wstrzelić się w ten kąt. Niemniej jednak ja od razu mogę powiedzieć, dawno nie grałem tym pojazdem, ale ten pojazd jest dla mnie maszyną bardzo, bardzo sympatyczną. Zarówno Chrysler K, jak i oczywiście GF, który jest w prześwietnym czarnym kolorze, jak wszystko, absolutnie maszynki nie różnią się zupełnie niczym, oprócz właśnie tej barwy i tutaj tego gigantycznego loga Wargamingu, symbolizującego nam Mistrzostwa Świata. W programie oczywiście wspomniałem wcześniej, że tam było przekłamanie, tu oczywiście jest uchwyt i możemy zacząć sobie dalsze omawianie pojazdu. Mamy tutaj czterech załogantów, dowódca, celowniczy, kierowca i ładowniczy. Będziemy się poruszali na pięcioparkowej załodze. Standardowe moduły, które tutaj zamontowałem, to wentylacja, dosyłacz i stabilizator. Próbowałem różnych wersji bez stabilizatora, gdyż działo posiada super skupianie 1,9, ale uwierzcie mi, że na tego kolosa, na ten obrót wieży, może inaczej, na tą dynamikę ruchów i strzałów tego pojazdu, pojazd bez stabilizatora zacznie troszeczkę nie trafiać, co bywa irytujące, gdyż mamy tutaj 5,94 szybkostrzelności. No i niestety na PPK-ach jedyne 198 penetracji, natomiast na APCR-kach 260 i przeważnie wszyscy strzelają tą maszyną z tym APCR-ków. No na HE-ku, jeżeli kogoś przebijemy, to z penetracją 53. Zadajemy średnio 420 obrażeń, to nie jest dużo, stąd ta szybkostrzelność. A jeżeli kogoś przebijemy hajakiem, to może nawet plusuje nam 420 około. Nasz DPM to 1901 punktów uszkodzeń. Mamy tutaj dobrą celność na 100 metrów, 0,36. I tak jak już wspomniałem na samym początku, 1,9. Co nie daje nam pewności bez tego stabilizatora, gdyż maszyną poruszamy się przód, tył, wiadomo, balansujemy tym prześwietnym pancerzem, aby tylko podbijać te pociski i wiele ludzi nie zna weak spotów tego pojazdu, tym bardziej, że z przodu one nie występują i przeważnie pierze nam w tą dolną płytę, gdzie jak wiecie już z poprzedniego materiału, z inspekcji pancerza, ten pancerz jest praktycznie nie do ruszenia.
Natomiast jest jeden mankament: jeżeli ktoś przełączy na amunicję premium, to żaden pancerz tutaj już nie stanowi absolutnie żadnego problemu. Co dalej? Mamy tutaj radyjko. Radyjko ma 745 metrów zasięgu. Silniczek to aż 1200 koni mechanicznych. 20% prawdopodobieństwa pożaru przy trafieniu. Co daje temu Brytanowi 19,74 moce na tonę. No, prędkość do przodu tylko 35 na godzinę, 14 do tyłu, ale uwierzcie mi, ten pojazd jest dynamicznym ciężarem. 36,74 obrót, to jest bardzo dobrze. Kamuflaż mimo tego ostatniego perku tutaj nie istnieje. 9,81, tu jest po prostu załoga z E5, którą raczej wolę tak szkolić. No i oczywiście wieżyczka o zasięgu 380 metrów. No tutaj mogłoby być lepiej, ale uwierzcie mi, jak na ciężki czołg tego typu nie ma tragedii. Działo już mamy omówione i suma summarum z tym wszystkim uzyskujemy 405 metrów zasięgu widzenia, co uważam jest prześwietne jak na czołg ciężki tego poziomu. Mamy 1500 punktów wytrzymałości. Tutaj uważam, mogłoby być więcej. Jak na taką bryłę, jak na takiego kolosa, mogłoby być więcej. Nasze działko, mimo takiej ogromnej wieży i tego, że tego jarzma, posiada jedyne minus 6 opuszczanie, plus 15 do góry. Czas celowania skróciliśmy do sekundy 74, a rozrzut na 100 metrów to 0,33. Natomiast DPM wykręcony jest tutaj na 2303 uszkodzeń na minutę i myślę, że jesteśmy gotowi, aby pojechać sobie pierwszą bitewkę. No może w tym kamuflażu pojazd ten wygląda dosyć nieciekawie, ale zobaczymy, jaką mapę wczyta nam przy pierwszej bitwie. I już to mamy. Taka otwarta, ale jeszcze dziesiątki, oj, to będzie bolało. To będzie bolało, gdyż pojazd na pewno rozwija swoje skrzydła, kiedy jest rzucony na swoje tiery i tam bywa zaskoczenie, bo niestety dziesiątego tiery raczej nie zaskoczymy. I wszystkie, myślę, próby przebicia nas w przednią płytę przez dziesiąty tier, no, skończą się powodzeniem. A kto wie, no, może nawet nam nie wystarczy pancerza na wieży. Zależy wszystko od przeciwnika. Ojojoj. Typ 5 heavy, nieprzyjemnie. Ale może na pewno uda nam się pokazać dynamikę tego pojazdu. Spójrzcie, obrót świetny. Uważam, bardzo dobry. Jak na takie żelazko. Spójrzcie, jak wielki jest to pojazd. Monstrualny. Bardzo małe kółeczko skupienia nawet podczas jazdy. I to jest bardzo przyjemne podczas bitwy, gdyż naprawdę można mimo tej słabej penetracji strzelać celnie i szybko właśnie w te weak spoty. 8,3 reloadu to też jest bardzo dobry wynik. No wiadomo, tam te pierwsze pepeki, no te 198 penetracji, no to jest tak zwane żenuła. Kranwagen na kilka, bardzo ładnie. Spójrzcie, 20 na godzinę bez problemu. Sobie 27, 28, 29, patrzcie, nawet się rozpędza. 31, pod taką górkę jedzie ten pojazd. Ten silnik jest po prostu rewelacyjny. Tak wyglądam ja. Chwała i sława Gajuszu C+. Ja myślę, że tu się nie ma co wygłupiać z tym 198 penetracji.
Przełączymy sobie na amunicję premium. No i tylko czekać, aż Arta zaparkuje nam pocisk na naszej ogromnej przestrzeni. Bounce. Ładu, ładu, ładu. Dwa, sześć, trzy. Robi się nieprzyjemnie. Dobrze. No, typa 5, to myślę, że... Ładnie, ładnie go chowa. Jest. Tak jest. Tą celność lubimy. Dobrze, tutaj pociski śmierci sobie załadujemy, chociaż one ze względu na kaliber działa nie robią zbytnio wrażenia, ale myślę, że coś mogą uszkodzić. Centurioni. Gąska, gąska. Starałem się właśnie szczególnie wziąć, kiedy wyciągałem tą stabilizację. Może tak podzielę, będzie lepiej. Albo nie, będzie lepiej. Elegancko. Starałem się włożyć skrzynkę z narzędziami, ale uwierzcie mi, przy tej dynamice walki pojazd ten zaczął mi no po prostu nie trafiać. Dlatego z powrotem wróciłem do stabilizacji i jestem zadowolony z tego układu. Fantastycznie odbija pociski. No pod tym względem naprawdę to jest rewelacja. No, dziękuję ci. Nasi dali takiego spota, że... Nasza Arta chyba powinna się skupić na tym typku. Może... O jest, nawet z obrażeniami. Patrzcie, 3 punkty. Magic. Magic, magic, nie. Dobrze, ja nie mam co strzelać do tego typka. Myślę, że nawet na APCR-ku byłoby mi strasznie ciężko o przebicie tego. No niewątpliwie jeździ na tym cienkim dziale. To jest taka moda. Ma tylko wieżę wysuniętą. AMX dokona pewnie swojego żywota. Właśnie. Co tu robić z tym klocem? Skorpion. Skorpion i chciałem zobaczyć, gdzie on się tu... Takie tutaj. Z obeków lisek. No, lisek się zna. Patrzcie, jeden typek zablokował nasze natarcie. Dobrze, że Arta go tam grzmoci cały czas. Przesuniemy to sobie. Jest!
Ależ to był piękny strzał. Byś się tak kolego tutaj zaświecił. Patrzcie, musieliśmy go przebić. Źle to zrobiłem. Skorpion za PCR-ków. Widzieliście to? Jak maszyna odbija? Rewelacja. Naprawdę, naprawdę lubię jeździć tym pojazdem. No ale ta dobi go. Dziękuję. Aha, znowu obeki. Arta KD. Możemy sobie przełączyć na zwykłe pociski. No pamiętajmy o tym, że zwykłe to już są PP-ki, zupełnie inna szybkość lotu. Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś już jeździ tym pojazdem, to raczej używa amunicji premium. No niemniej jednak ja bym chciał wykazać, że ten pojazd zarabia. Już nie wspominając o tym, że właśnie jego pancerz jest rewelacyjny. Tak, tutaj się celność skończyła. Tutaj chcą wszystkich wyciągnąć pod lodówkę. Lodówka była na drugiej stronie, ale mogła się przestawić. Conway jeszcze. Pchanie się na te deki to niedużo nam da. Nie mamy już nic, co jest w stanie zrobić jakiegokolwiek spota. Oni natomiast tak. Cztery, 28. No nie, wiem, powinienem na swój charakter wyjechać tam i dać się zabić, ale jakoś nie mam ochoty. Tym bardziej, że lubię ten pojazd i lubię nim grać. Jest przyjemny, nie nudzi się, potrafi pozytywnie zaskoczyć i to za każdym razem. Jak się odsuniemy, jak ktoś tutaj przyjedzie na tego Hilka. No, tak to jest, jak na drużynę losuje tyle niszczycieli.
Skończyło się rumakowanie. Nie wiem, co ten kran ma tu. Pła, 86 hapsa, no nie, no super. No na pewno pomożesz. Jestem bardzo zaskoczony, czemu przeciwnik już nie wysłał te medy. Sami nie pojechali wyspotować i zabić nas. Po skorpionie. Siarczyście. I tu już sobie na pewno przełączymy na APC. Jest końcówka bitwy. Możliwe, że przeciwnik będzie chciał zająć naszego kapa. T30 z tej odległości teoretycznie powinno spotnąć, cokolwiek tam będzie chciało wjechać. Jefał, dokonał żywota. No wyście wymyślili, że taki strzał będzie. Po bajce. No, pierwsza bitwa, 15 minut. Coś się dzieje. Może kroi nam się najdłuższy odcinek garażowy. Kto wie? A więc, mamy tutaj odznakę mistrzowską trzeciej klasy, kuloodporny, ogień skuteczny i w pełni zasłużoną stalową ścianę. No i zrobiliśmy 1339 punktów doświadczenia na porażce. No uważam, że to jest sympatyczny wynik, jeżeli chodzi o tą mapę i dziesiąte tiery. Słuchajcie, jesteśmy w pierwszej trójce na trzeciej pozycji pod względem damage'a na dziesiątych tierach. Z wynikiem 2246 zrobiliśmy jeden frag, 66 za naszą pomocą i jak dobrze wiecie 3210 odbitych. No słuchajcie, jak dla mnie rewelacja. Pojazd zarobił, mimo to, że strzelaliśmy głównie z amunicji premium, 4696, czyli nie pogrąży nas finansowo. W tym kamuflażu wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Tak, piekło na kołach. Dobrze. No, ciekaw jestem, czy druga będzie trwała tak długo. Studzianki, dziewiąte tiery. Ale bez arty. To już jest coś. Standardy, UDS-y, gady, dzikie węże.
standardowo pojedziemy sobie na lewo. Zobaczymy, co się tam będzie dało uczknąć. No, bez wątpienia w tym pojeździe lubię mobilność i atrybut po prostu tego pancerza, no, rewelacja. Słuchajcie, można by powiedzieć, nie ma to jak pojazd ciężki, który nie ma weakspota z przodu. Tak jak wspomniałem, pojazd bardzo rzadko pojawia się w sklepie premium, więc ludzie no, nie rozpracowywali tutaj pancerza, nie zastanawiali się nad nim. I właśnie tu jest ta omylna rzecz, gdzie wszyscy standardowo biją w dolną płytę, a ona tutaj ma najgrubszy pancerz. Ale jeżeli ktoś wie, no to sobie przełączy na amunicję premium i będzie prał w tą górną płytę bezkarnie. WZ-ka, chodź tu. Dobrze, uderz. A mnie chodzi o WZ-kę. Gdzie jest WZ-ka? Dobrze, jesteś. Super. No, na pewno mnie nie obiedziesz. Za PC, widzicie? Ja bym nie chciał, żeby ona mnie objechała. Bardzo ładnie, ale niestety... Niestety nie dziś. No, tu już chyba dokonamy swojego żywota. Będzie, że chyba uda się na nas czai. Liczyłem na inne dinginium. Niemniej jednak coś tu zrobiliśmy. Widzimy się przy wynikach bitwy. No i jakby to powiedzieć, krótko, w kilku słowach, wylądowałem pod mostem, gdzie dokonałem swojego żywota. Niemniej jednak dostaliśmy odznakę mistrzowską trzeciej klasy, ogień skuteczny, a co za tym idzie, zajęliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóste miejsce pod względem damage'a w naszym zespole. Nasz zespół rozpracował przeciwnika w niecałe 5 minut i nastrzelaliśmy 1721 obrażeń pod mostem, 360 zablokowanych obrażeń pod mostem, 1 frag pod mostem i 108 za naszą pomocą pod mostem. Tu dostaliśmy 50 tysięcy, to się liczy, czyli nie strzelaliśmy z amunicji premium. Popatrzcie, wynik za tak krótką bitwę, jeżeli nie strzelamy amunicją premium, to 50 582 kredyty. No, przyznacie, 50 tysięcy ponad kredycików za taką bitewkę krótką jest bardzo sympatycznie. I właśnie tu jest ta różnica pomiędzy standardowymi pociskami a amunicją premium. No i oczywiście na koniec gwiazda sezonu, czarny baton. Obejrzmy sobie jeszcze dookoła, jak ten czarny baton się prezentuje. No tutaj wiadomo, tarcza WG. Taki jest piękny i charakterystyczny czerwony karnisterek i śmig. Ciekawe, jak nam pójdzie czarnym batonem. Siódme tiery. I znowu pewnie dostaniemy łomot. Zaintrygowało mnie to losowanie. Nawet bardzo. Nie chcę tutaj wykrakać, że mnie rozdziobią jakieś siódemki. Rzucą się na mnie jak stado kruków na leżącą padlinę. Ale jedziemy. No. Ten wygląda przemajestatycznie.
Chodź to, chodź. Chodź to. My tu gadu, gadu, a tu ściana. Dobrze. Naprawdę lubię ten pojazd. Przyjemnie się go prowadzi, przyjemnie mi się nim jeździ, fantastycznie się nim strzela. No i rewelacyjnie odbija pociski. To daje taki psychiczny komfort w ogóle w jeździe tym pojazdem. Dobrze, jesteśmy nieprawdopodobnych rozmiarów. Halo, tu nas widać, no widać nas rzeczywiście, ale pancerz zaskakuje niejedne dziesiąte tiery. Jak zresztą było to widać przy pierwszej bitwie. Tak, czemu ja go nie mogę przyjąć? Na Boga, przecież strzelam w dolną płytę. Albo ale jele, nie chowa dolnej płyty. Ding, 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 ding. No, poniosło mnie troszeczkę, ale wiecie, o co mi chodzi. I też na pewno macie coś takiego, że pewne pojazdy się lubi, a pewne pojazdy się nie lubi. Woleja. Przebił. Bum. A gdzie on mnie przebił? W dolną płytę. Nie daruję ci tej nocy. AT-15A. No, poczekaj. Tu się nie będziemy z nim pertolić. Jedziemy po damage. Ciekawy jestem tej konfrontacji. AT-15A. No to ma działo, jak przełączy na amunicję premium, coś tu może załechtać. A nie, tutaj wziął drugi zapas. Gdzie jest ten obskurny ciężar? Nie chowaj się. Nie chowaj się przede mną, dziewko urodziwa. Jak to pisał Mickiewicz. Wydaje się, że tutaj właśnie. AT-15. Bum. Uszkodzona wieża. Dobrze. No nie, nie chcę, żeby mnie tutaj dwa ognie brano. Tutaj, na początek, chłopcze, ogarnij. A i wykorzystał. No faszysta przebił mnie z PPK. Tylu odbitych i taki jeden, no, szkoda, że nie będzie widać, no, może gdzieś w bok mu polosowało, no pewnie tak, zły kąt. Widzimy się przy wynikach bitwy. Mamy tutaj kolejne zwycięstwo, odznakę mistrzowską trzeciej klasy. No niestety tutaj już wynik był mizerny, mimo to, że losowanie było bardzo dobre. Jesteśmy na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na siódmej pozycji pod względem damage'a na siódmych tierach nas wylosowało. No hańba. Mamy 1165 punktów uszkodzeń, jedyne 540 zablokowanych, jeden frag, 594 za naszą pomocą, 28334. I tutaj jest nauczka, mimo tego ponad 100 mm, tak, 101 z haczykiem pancerza bocznego. Wydaje mi się, że kąt miałem dobry. No, gdzie nas przebił do końca tego nie wiem. No, stosunkowo myślę, że należy tym pojazdem raczej wyjeżdżać po prostu samym przodem. O, w takiej myślę pozycji i wtedy on nieprawdopodobnie odbija. Chociaż ta siódemka przebiła nas tutaj. No, także nieznane są wyroki boskie. Słuchajcie, pojazd jest bardzo sympatyczny, świetny. Jest pojazdem również kolekcjonerskim, ze względu na to, że bardzo rzadko się pojawia w sklepie premium. Zarówno Chrysler K, jak i Chrysler K GF
Dla mnie to zacne i szlachetne maszyny, reprezentujące sobą to, co właśnie chciałbym, aby ciężkie czołgi reprezentowały, czyli pancerz, mają mobilność i przyjemne w strzelaniu działko. Niestety tutaj działko nie domaga i raczej strzela się tutaj na amunicji premium. Także tak wygląda ta maszynka, a raczej maszynki. Dzisiejszymi gośćmi odcinka był Chrysler K i Chrysler K GF, a z Państwem już się żegnam i zapraszam na kolejne filmiki. No i jeszcze wspomnę to strasznie idiotyczne zginięcie. Raczej wyjeżdżajcie po prostu, jeżeli już macie tą maszynę tak przodem. Nie róbcie żadnego sesja, bo widzieliście, że kończy się to przykro. Do widzenia i życzę przyjemnego dnia i zapraszam na kolejne odcinki. Pa, pa.